Siemaneczko, rojownicy tarczownicy! Mówi Star Planet. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Movie Star Planet na moim, no tak właśnie, właśnie moim kanale. Jesteśmy właśnie w moim pokoju, w naszym starym stroju, o tutaj jest nasz piękny smoczek, jak ja tego głąba nazwałem? Mały Janek, pozdrówcie małego Janka w komentarzach, mam nadzieję, że będzie dużo komentarzy na temat Janka, patrzcie jaki on jest smutny, zobaczcie. Ja dam mu parę tabletek. W ogóle o co chodzi? Trzeba go ożywić, coś? A, musiałem go ożywić. Dobra, dajmy małemu Jankowi coś do jedzenia, bo ten dawno nic jadł. On jest hipsterem, więc też, że sobie sushi. O, za 8 godzin będzie głodny. Dał mu jeszcze, kurde. Tak, dał mu tyle, żeby się nażar jak świnia. Po prostu jeszcze sushi, jakaś pomarańczka. No i gdzie to jest kokones? Zwierzak ma 5 level, kochani. Nie wiem, co to znaczy i czy on rośnie, ale dalej jest małym pitutem, więc przypuszczam, że nie. Skonstruowałem wreszcie plan, w jaki sposób poderwę Lady Prady. I ona wreszcie będzie mogła zostać moją dziewczyną, kochani. Znaczy, ja wiem, że ja już mam dziewczynę i lecę teraz na dwa fronty. No ale co poradzić? No jak. Serce woła, no to co zrobisz? No właśnie, ale zanim to jeszcze chciałem powiedzieć jednej rzeczy. To jest taka zakładka jak doładowania VIP, gdzie dostałem od was dwa doładowania. Od Crazy Karolinku i Milki121. Bardzo dziękuję wam za to, że wysyłacie mi te rzeczy, ale nie kupujcie dla mnie żadnych rzeczy w Movie Star Planet, bo jeżeli ja bym chciał, to bym sobie kupił tak de facto, więc ja oczywiście bardzo doceniam to, że dajecie mi te prezenty, ale nie ma po co marnować waszych pieniędzy, żebym ja sobie mógł pograć w Movie Star Planet. Spokojnie. Także Crazy Karolink i Milki, dzięki wielkie, ale naprawdę, please, nie róbcie już tego więcej, nie wysyłajcie już więcej VIP-ów. Dobra, ale, co jest istotne, to to, że dzisiaj musimy przygotować się wreszcie na ostateczny podryw dla Lady Prady. I wydaje mi się, że spokojnie powinienem... O, tak chcę użyć nowej biografii... Orzesz, kurna. Dobra, i zobaczcie, tutaj mamy taką biografię, w której możemy wpisać dokładnie, co byśmy, kurna, chcieli, kim jesteśmy i tak dalej, Więc ja chciałbym to dzisiaj wypełnić, żeby Lady Prada wiedziała, na co się pisze. Wiecie, małżeństwo to nie jest prosta sprawa. Ja muszę dokładnie powiedzieć, kim tak naprawdę jestem. No, więc zaczynamy. Kim jestem? Jestem Grzegorz, rzeczywiście, oczywiście Grzybiarz. To jest moje pełne imię. Chociaż czasami jestem też Marcin Dojec, czy tam jakieś inne dziwne rzeczy, więc no co poradzę. No, człowiek, kobieta zmienną jest, prawda? Ulubiony zwierzak to kondor afrykański. A jeżeli nie widzieliście kondora afrykańskiego nigdy, kochani, no przestańcie. To jest kondor. Zapoznajcie się z kondorem. To jest kondor Janek. Jakie jest moje hobby? No przecież wszyscy wiecie dobrze, jakie jest moje hobby. Ja robię to przez cały czas. Dużo czasu spędzam na tym. No wiecie jak to jest hobby? Po prostu się to kocha się to, co robi. Także moje hobby to pieczenie babeczek. Kocham to. Nie wiem, jeszcze nie jedliście moich babeczek, ale spokojnie, mam nadzieję, że kiedyś was to czeka. Jakie jest moje ulubione przedmioty? Kochani, nie wiem, że wy kochacie pewne rzeczy. Macie jakieś takie swoje ulubione przedmioty, na przykład ulubionego Jaśka, ulubionego Miśka. Ja też mam coś takiego. Uwaga, jest to lampa Zbigniew. A few moments later. Przepraszam za moją fryzurę, no ale nie mogę trafić do fryzji. O nie. Czy ja tego nie zapisałem? Nie, dobra, zaraz wrócę, naprawię to. Dobra, okej, dotarłem, jestem tutaj, dobra, to ja może zostawię te dwa, bo mój to jest taki blond pomieszany z brązowym, powiedzmy, więc zostawię te dwa. No i ostatnie, gdy dorosnę, chcę być? I o, to jest najlepsze pytanie tego dnia, kochani, kim ja bym chciał być? Dobra, zawsze jak byłem mały, to mówiłem mamie, że mamo, ja chcę kopać rowy, ja nigdy tego nie ukrywałem, zawsze chciałem kopać rowy. I tak jest też teraz, jeżeli dorosnę kiedyś, to bardzo bym chciał kopać rowy, mam. Dobrze, więc teraz Magda będzie wiedziała, z kim ma do czynienia, wiecie, prawdziwie ze mną. Nie, ja jestem fantastyczny, teraz widać to. W ogóle słyszałem jedną rzecz, niepokojącą dosyć. Mianowicie, że Lady Prada stworzyła dla mnie look, ale nie jestem pewien, czy przypadkiem to już look nie jest kompletnie zakopany i czy nie będę, czy przypadkiem nie jest tak, że nie jestem w stanie już go znaleźć. Looks, i chyba tutaj w looksach powinno być, o, przez innych dla Jaco. Ciekawe, czy tutaj jest właśnie ten look, który zrobiła, a, tu jest jeszcze, no właśnie, tak się obawiałem, że jak Madzia wrzuci odcinek, gdzie robi dla mnie look, to ja nie będę w stanie go potem, kurna, tutaj znaleźć, bo jest 50 tysięcy różnych innych looków, którzy robią dla mnie inne osoby. Ciężko będzie mi to znaleźć, no co poradzę, no będzie to po prostu ciężko to znaleźć. Więc zastosujemy własną inwencję twórczą. Dobra, kochani, mamy teraz mnóstwo rzeczy w ogóle, więc spokojnie możemy sobie to jakoś rozgarnąć. Na pewno coś znajdziemy ciekawego dla siebie. Rozbierzemy tą moją szpulę tak do zera. O, tak, żeby kurna, nic na nim już nie było. No i dobra, dajmy jakiś fantastyczny ciuch tutaj, coś ciekawego w ogóle. Co to jest? Wow, a to jest jakaś taka muszka, to muszka raczej taka nie. To jakieś maski na Halloween widzę są, jakieś dużo takich dziwnych rzeczy. To w ogóle część tych rzeczy już widziałem, wrażenie. Jakie kalosze! Bierę te kalosze, to nie są kalosze, tylko są sandały ze skarpetkami, tak mi się wydaje. Ale wyglądają świetnie, jak na razie idealnie wpasowałem. Się w nasz look. Dobra, co by tu jeszcze? Ja w ogóle jestem zwolennikiem takiej łysej pały, bo wydaje mi się, że taka łysa pała wygląda świetnie na kobietach. To jest taka kwestia stylu, wiecie, jeszcze tego nie dojrzeliście, jeszcze nie rozumiecie tego, że to jest prawdziwa sztuka, nie być łysym człowiekiem, ale spokojnie, jeszcze tego się dowiecie. Jak przyjdzie taka moda, to będziecie mówić, że Maciek miał jak zwykle rację. Nie, dlaczego takiego kurczaka dają? To jest zbyt kuszące zawsze jak widzę tego kurczaka. Ale nie, powstrzymam się tym razem. O, złoty łańcuch, kochani, ona musi mieć złoty łańcuch, bo jest prawdziwym gangsterem, nie ma o czym nawet mówić. O, takie majteczki, kochani, patrzcie, no to.
to wygląda perfektamente. Jak na razie nasz look jest całkiem dobry. Myślę, że tak na ślub można było spokojnie pójść. Ja tak jeszcze przeglądam, tutaj taka czapeczka. O, taka czapeczka może. Wow, patrzcie, taka czapeczka z kogutem. Jak na razie nieźle idzie, tylko fajnie było jeszcze jakąś koszulkę znaleźć. Może taką, tylko taką bardzo skąpą koszulkę. Ale tak kurczę, jak tak patrzę po tych koszulkach, które im wysyłacie, no to mało żenujących koszulek. No tak kercie. Chyba, że oczywiście wiele pewnie jest w tym, w tych prezentach, których jeszcze nie otworzyłem, a jest ich tam 1 900 000, więc jak mam je otworzyć? Dziękuję wszystkim, którzy wysłałem prezenty, ale już nie musicie. Naprawdę, ja mam tam tyle tych rzeczy, nie jestem w stanie nawet tego otworzyć. Tam jest 5000 stron, autentycznie. O matko, jedyno frędzle, znalazłem frędzle, patrzcie. I wydaje mi się, że ten look, mimo tego, że jest taki bardzo skromny, minimalistyczny, to jest właśnie to, co chciałem osiągnąć. To jest właśnie to, jak chciałbym, żeby moja kobieta wylądowała na ślubie. Moja przyszła żono, jeżeli to czyta, jeżeli to oglądasz, to nie jest prawda, to jest tylko, to jest... Ślubik, sor, gotowy look, to wygląda pięknie. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli podobało się wam, zostawcie koniecznie lajka. To mi powie, czy nagrywać dalej mój Mr. Pan, czy nie nagrywać. Trzymajcie się i na razie!